Cześć, to Ernest. W tym filmiku mam dla was garść newsów i ciekawostek. W grze już można odnaleźć odbijacze. Mechanikę ich działania znaliśmy już wcześniej. W tle widzicie przykładowy w akcji. Podziękowanie dla Kiwi Live za podesłanie materiału. A teraz przejdźmy dalej. Aktualizacja 3.3 z marca usunęła z gry granaty dymne, ale przyniosła za to jedną nowość – lamy zaopatrzeniowe. Rozstawione po mapie w różnych nieprzewidywalnych miejscach i do dziś są one wyjątkowo rzadkie, jako iż występują tylko 3 na mecz. Otwarcie jednej lamy zapewniało nam 500 drewna, kamienia i metalu. Do tego 100 stosów każdego rodzaju amunicji i 3 pułapki i przedmioty jednorazowe. Jednak po aktualizacji zawartości, która dodała odbijacz, chwilę później wprowadzono jeszcze parę zmian. Z lam wypada tylko po 200 sztuk każdego z materiałów i nie wypada z niej już amunicja wybuchowa. Poza tym, zmniejszono o 33% szansę na znalezienie materiałów luzem i oraz o ten sam procent zmniejszono ilość sztuk w jednym stosie. Nerf sięga też amunicji wybuchowej znajdowanej luzem, ponieważ od teraz występuje aż o 50% rzadziej. W temacie broni, LKM, minigun i C4 zostały trochę wzmocnione, ale co najważniejsze, zmniejszono mnożnik trafień w głowę strzelby pompki oraz zmniejszono jej obrażenia o 10 punktów. To samo tyczy się strzelby taktycznej, ale nie zmniejszono jej obrażeń. A w temacie pułapek, pułapka zadaje teraz 150 obrażeń, a nie 75 tak jak wcześniej. W końcu. Do tego dowiedzieliśmy się, że plecak odrzutowy o 8 rano w poniedziałek zostanie wycofany, więc póki jeszcze są, bawcie się ile można. Jak możemy wyczytać z posta Epic Games, te zmiany mają na celu zaradzić kilku bardziej znaczącym problemom. Dominacji wyrzutni rakiet i granatnika w późnych fazach rozrywki, niskiej skuteczności minigana oraz ogólnej dostępności zasobów. Co do shotgunów, mają w planach poprawić sposób działania strzelb. Twórcom zależy na tym, aby bardziej wyraźnie było widać, czy strzał trafił, czy chybił. Poza tym, chcieliby, aby strzelby nie były aż tak często używane. Zobaczymy, jakie skutki przyniosły te zmiany, ale jestem przeciw aż tak ogromnemu nerfowi lam. Występują tylko 3 na mecz, a do tego bywają gry, w których to jedna lama może nawet nie zostać zauważona. Napiszcie w komentarzach wasze opinie, a chętnie je przeczytam i przypnę serduszka. Możliwe, że na czas tworzenia tego filmiku Epic wprowadzi jeszcze kilka zmian po cichu, dlatego zapraszam na oficjalną stronę z wiadomościami Epic Games. W ramach ciekawostki pokażę wam, co jeszcze innego udało się znaleźć youtuberowi o nicku Dope FTL. Wózki sklepowe pozwolą nam nie tylko przebić się pod mapę, ale także przez niewidzialną barierę dzielącą nas od wyspy początkowej. Sami zobaczcie, do wykonania tego potrzeba dużo materiałów i wózek. Jeśli dobrze wszystko wykonamy, według poradnika Dope FTL, to będziemy mogli swobodnie zwiedzać tę wyspę. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Meow.